gościmy w przetwórstwo mięsno-wędliarskie Makarnia u Jacka, mistrz Jacek. Dzień dobry, panie mistrz. Dzień dobry, Jacek Podgórniak, mistrz masarni felinów. Z tradycjami. Tak jest. Od jak dawna pan zajmuje się przetwórstwem mięsnym? Zajmować się zajmuję już od 15 roku życia w sumie. Wcześniej dziadek mój był takim rzeźnikiem, jak był dawno samoukiem, tak mówili. Sam się uczył, sam prowadził ten. Ja podglądałem, jak on to robi i też z nim chodziłem później po tych prywatkach. Następnie poszedłem do szkoły zawodowej do Wielunia, bo te technikum były w miastach dużych, no ciężko się było też dostać. I poszedłem do zawodowej szkoły. Praktyki miałem w PSS-ie, w masarni. Tam w 85 do tej szkoły poszedłem, to 3 lata, w 88 skończyłem szkołę, pracowałem pół roku w masarni jeszcze. Następnie przeszedłem sam na swoją rękę robić usługi rolnikom, czyli chodziłem do domów, przerabiałem im tuczniki, to co chcieli, to robiłem. Chciałem się zarejestrować, działalność założyłem dopiero w 91 roku, 15 stycznia. To już jest, minęło mi 31 lat, teraz 32 rok idzie. Następnie w 96 postawiłem tutaj punkt usługowy, żeby rolnicy przywozili mi świnki tutaj i ja tu przerabiałem, oni sobie odbierali gotowe tylko i ten. Następnie w 98 zacząłem zakład przekształcać na masarnię. Też by warunki się zmieniły, musiałem to dostosować inaczej i była pierwsza rozbudowa moja. Następnie w 2000 roku zrobiłem następną rozbudowę, dostosowałem wtedy zakład do warunków unijnych i tak do tej pory to prowadzę. I mam nadzieję, że więcej już nie będę tego przerabiał. Rzemiosło z tradycjami, naturalne produkty wytwarzane wedle receptur, które przekazywane były pewnie... Od mojego dziadka i moje, które ja sam się na własnych błędach uczyłem i do tej pory to robię. Staram się nie używać żadnych gotowych przypraw, tylko swoje przyprawy, które tam mam w głowie i proste. Żeby było jak najlepiej, jak najmniej tych środków takich funkcyjnych czy... Pięknie się słucha opowieści pana mistrza, ale czuć ten zapach, który unosi się w powietrzu, także może wejdziemy do środka i zobaczymy. Opowie pan, na czym polega pana rzemiosło, jak wytwarzać tak dobre, naturalne wyroby. Bardzo proszę, zapraszam. I tu mam dyplom mistrzowski. Dlatego mogę mieć uczni, bo każdy, który rzemieślnik chcąc mieć uczni, musi mieć i kurs pedagogiczny, i dyplom mistrzowski. Tu jest zaświadczenie ukończenia szkoły zawodowej w 85. Też muszę się może pochwalić, miałem spotkanie z panią Magdą Gessler w Sieradzu. To było w restauracji Bistro Siekane. Dostałem zaproszenie, żeby pojawić tam z mięsem i z wędlinami swoimi. Następnie byliśmy z żoną na kolacyjce, którą przygotowała pani Gessler. Pani Gessler też była zadowolona. Nawet brała jakiś czas od nas do Warszawy, do Fukiera, do swojej restauracji towa. Tutaj mamy polędwiczkę wzięła, ona jest wpisana na listę wyrobów tradycyjnych. Poznaj dobrą żywność. Następnie mamy szynkę wieluńską z Lagi, też wpisaną na listę PDŻ, Polska dobra żywność. I też jest, bo to jest szynka solona na sucho i praca jest jej ręczna, wędzarni normalna jest wędzona. Tu mamy też boczki, tylko boczek nie jest jeszcze, nie był wpisany na listę tradycyjną, ale tak samo to jest tylko na peklo soli i na niczym innym więcej. Tu mamy kiełbaski, które są bez konserwantów. Na pewno gwarantuję, że są wszystkie, które proponuję, to są bez konserwantów. Tu jeszcze mamy fajną też taką szyneczkę z tłuszczem. Też jest ona... O, może pokażę w ten sposób.
szyneczka, która jest też solona na sucho, tylko ona jest ze słoninką i ma inny smak, inaczej smakuje. Słoiki robimy z mięsem, kiełbasę, bigosy różne i jeszcze inne takie śniadanie. To jest słoik akurat z mięskiem. To jest przysmak pana Jacka się nazywa. Tu jest przysmak gospodarza. To jest kiełbaska taka, jak kiedyś dawno robiło się do słoików i ona jest w słoiku. Bigos też jest domowy taki. Nawet niektóre panie mówią, że w domu takiego nie zrobią. I jeszcze mamy taki też smalec. Smalec z kiełbasą i z boczkiem. To jest też w naszej produkcji. To jest, tutaj jest słoninka zmielona z kiełbasą, z boczkiem. A dalszych szczegółów nie będę zdradzał. Przejdziemy teraz na halę wędzarniczą. Pokażę Państwu, jak wędzimy i parzymy. Tutaj wiszą wędzonki, które czekają na wędzenie, tylko w tej chwili obsłuszają. Tutaj wędzimy, w tej chwili wędzarnia jest tradycyjna. Palone jest pod spodem. W tej chwili się wędzą kości, żebereczka, takie rzeczy, bo... Tutaj jest parzelniki, którzy parzymy kiełbasy. Parzymy też tutaj w kotle. Zależy jaki rodzaj kiełbasy, jakie wędzonki. Tutaj jest zjechana w tej chwili kiełbasa, nadziewana w jelita. I pracownicy wyjeżdżają i odkręcają na wózek też i pójdzie do obsuszenia i do później następnie do wędzenia, do parzenia. Tu jest uczeń na drugim roku teraz. On w tej chwili obiera głowy na kaszankę, na salseson, na podroby różne i... uczy się tego zawodu. Musi powiedzieć, czy ciężko jest, czy nie ciężko. Ja się na ten kierunek z powodu tego, że mój tata też jest rzeźnikiem, pracuje w Niemczech i powiedział, że fajnie było, gdy wybrał ten zawód, a to sobie tam... Tutaj dwie panie są, które teraz szykują te szyneczki i te wędzonki do... sznurują i wieszają na wózek. Następnie muszą się obsuszyć i idą do wędzenia dalej. Tutaj panowie rozbierają właśnie mięso, elementy mięsne na i półtusze na wędzonki, na kiełbasy, na segregowane jest po kolei wszystko.